Witam w kolejnym filmiku, jest teraz 7 rano, my już wstajemy. Najpierw wyprowadzę psiaki na dwór, a później idę na zakupy. Idę do sklepu. Jestem już w sklepie. I kupię różne rzeczy. Ale właściwie jedzenie w ogóle jest tam w tych gadżetach w centrum. Sonia. Wracam z zakupów i spotkałam Sonię. Być może, jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, właściwie te stare filmy, to pamiętacie. Na obiad daję im suchą karmę. Tu już porcja Mai. Tam w oddali widać balony. Są pompowane, bo u nas dzisiaj są pokazy balonów. A my przechodzimy obok i pewnie będziemy też jeszcze oglądać. A jesteśmy akurat z dziewczynami na spacerze. Tutaj Majeczka z Sonią, bo idziemy. No, już wszystkie spuszczone. Sonia się ogląda balony. Ale jeszcze nie latają. Cały czas są pompowane i to trwa trochę jednak czasu. Już balony prawie napompowane, zwłaszcza ten jeden, widać go chyba. Też ładne mają bardzo kolory. Następny też już wstaje, bo to tak wygląda najpierw, jak je pompują, to leżą. A potem wstają. I tam się już zniósł balon. Widać go, jak leci. Ciekawa jestem, czy wzniosą się wszystkie tak naraz, czy rzeczywiście zniesie się tylko jeden i potem drugi za długi czas. Zobaczcie, jak Sonieczka ogląda widowisko. Soniusia, podoba ci się? Wzięliśmy ją na ręce, żeby lepiej widziała, bo Sonia się trochę interesuje. Tak cały czas stoi i się patrzy, jak te balony się wzbijają. Teraz już trzy są u góry. I czwarty, widzę, też się wzbija. A więc jednak zbijają się wszystkie. Myślałam, że to będzie w końcu tak pojedynczo. A zobaczcie, Sonieczka, jaka jestem zaciekawiona. Ona cały czas stoi i patrzy się do góry na te balony, jak lecą. Chyba się boi nawet. Dobrze, że ją zapięliśmy. Bo widzę, że Sonia się ewidentnie boi tych balonów. Zobaczcie, teraz się boi. Wcześniej się zaciekawiła, co to jest, a teraz jak ten duży się zbił, największy z nich, to wystraszyła się. Dobrze, że ją jednak mamy na smyczy już.
bo tutaj przejeżdżał samochód i mnie ją zapiął i przy okazji okazało się, że dobrze zrobiłyśmy, bo oczywiście ona się wystraszyła tego balona, jak był tak niżej, bo to jednak tak trochę huczy, jak on jest blisko. Mogłaby zacząć uciekać, bo sobie ma takie pomysły. I już następne się też wzbiły. Prawie już wszystkie, jeszcze chyba jeden tam został. Więcej jeszcze jednego pompują, biały. I cały czas one właściwie dochodzą. My myślałyśmy, że jest ich chyba 6 czy ileś tam, a okazało się, że jest ich jeszcze więcej, bo... 11. 11? No więc 11 jest. Na razie przynajmniej tyle my naliczyły. Z wami już w kolejnym dniu tego vloga, ponieważ wczoraj nagrywałam dość mało, dlatego pomyślałam, że połączę i będzie to vlog z piątku i z soboty. Zuzia jest nadal chora, to znaczy byłam z nią nawet u weterynarza, a właściwie chciałam iść z nią do weterynarza, bo poszłam pod lecznicę weterynaryjną, ale wszystko jest pozamykane i wisi kartka, że jest przerwa urlopowa, która będzie trwała cały tydzień, tak więc nawet nie mam gdzie z nią iść. Dlatego na razie robię jej tylko kąpiele w rumianku, no a później zobaczymy. Ogólnie to my mamy chyba jakiegoś pecha wiosną i właściwie teraz też latem, bo wszystkie moje zwierzaki bardzo często chorują. Pamiętacie, była chora Maja, potem Sonia miała zapalenie żołądka, a teraz niestety jest chora Zuzia. Już nie wspomnę o rzeczach, które się dzieją i nie dotyczą moich zwierzaków. Nie ma właściwie tygodnia, żeby się coś nie działo. Teraz Soniusia tutaj chce się ze mną bawić, więc zaraz jej porzucam jakiegoś pluszaka, bo już na mnie szczeka. Wyszłyśmy na spacer. I przechodzimy obok działek. Skrótem. Tu kury. Soniusia zainteresowana kurami. Maja też była już. One jak tylko widzą kury, to biegną zobaczyć, co to jest. No chodź, Sonia, chodź. Sonia nie chce odejść. A kury też się nią chyba zaciekawiają. No chodź już, chodź, Sonia. Na razie Soniek jest na smyczy, ale już niedługo ją spuścimy, przynajmniej jeżeli nie będzie jakichś psów albo ludzi z pieskami, bo wtedy Sonia mogłaby uciec, jakby na przykład jakiś piesek zaczyna nią szczekać, ale jeżeli nie będzie, to może ją spuścimy. Majka tam idzie z przodu, zaraz wam ją pokażę. Sonia jest już spuszczona. Tutaj widzicie też Maję. I przepraszam was za hałas, ale lotnie latają nad nami. Co sobie wąchają razem. A dzisiaj jest dość fajny dzień, bo jest po deszczu i nie ma takiego bardzo dużego gorąca, więc możemy się przejść. I tędy idziemy. Z tej strony mamy pastwisko. Ale my idziemy przed siebie. Ja przepraszam was, że tak trzęsę też tym, ale jak cały czas idziemy, to nie da się trzymać zupełnie prosto. O, a tu jest rzeka po tej stronie i później też po drugiej stronie będziemy mieli rzekę, bo w tamtych miejscach się łączą. Ale to jak podejdziemy, to jeszcze wam pokażę, jakie mamy krajobrazy. Już idziemy blisko rzeki. Z tej strony też jest woda, a z tej
bardzo wysokie trawy, różne zarośla. Majeczka tam nasłuchuje, czy coś nie słychać ciekawego. Tu na rzece widać kładkę, którą można przechodzić na drugą stronę. My tędy nie przechodzimy, bo Sonia z Majką by się na pewno bały tędy przejść. Majeczka może by przeszła, ale Sonia to raczej by nie chciała. Tak wygląda. Jest to dość gruba deska i można tędy przejść. Jak ktoś chce tam iść na łąki, bo tam też jak widać są łąki i można iść na spacer. A tu mamy dość ładny też widok. Jest rzeka i dużo traw wkoło niej. I tędy jak się idzie, to po dwóch stronach są bardzo wysokie trawy. Po tej stronie tak samo. Więc cały czas ma się wrażenie, jak coś się ruszy w tych trawach, w tych roślinach, czy coś nie wyskoczy z nich. No oczywiście tam są pewnie kaczki, różne ptaki, ale jednak ma się takie trochę wrażenie, jak się idzie tędy wśród tych zarośli. One cały czas tylko coś wąchają. Teraz przejdziemy za zakręt. Sonia się nas wyprzedziła. W sumie zobaczymy, co tam jest, bo my dotąd jeszcze nie doszłyśmy nigdy, idąc tą drogą. Więc jestem też ciekawa, co tam jest, ale pewnie dalej będzie ta trawa i ta sama droga, bo widzę, że tu raczej jest podobny krajobraz. Ale tu już blisko Zielica. I tam dojdziemy, zobaczymy, czy jest już ulica. Tam kaczka wypadła z krzaków i te kaczki często tutaj się tak ruszają i ma się wrażenie, że w tych trawach coś jest, a są tylko ptaki. Majeczka już zobaczyła kaczkę, chciała pobiec. I tam idziemy. Tak, ona zagląda, co jest w rzece. Tu się nisko jakieś palił. A tam rzeczywiście chyba jest jakaś droga już i samochody. Nie szłyśmy nigdy tędy, więc nawet nie wiedziałam, gdzie tą drogą możemy dojść. Tu jest zejście do wody. Zobaczymy, gdzie ta Majka idzie. No tak, tu jest woda. Jakieś drzewo złamane. Soniaczkę wzięłyśmy na chwilę na smycz, bo tutaj był taki hałas samochodów. Coś pluska w wodzie, ryby pewnie. Czyli doszłyśmy tędy do jezdni, tam zaraz jest droga. Już nie będziemy tam dochodzić, bo nie ma sensu. I będziemy wracać się ze spaceru. Spacer jest dość długi. Ja już będę kończyć ten filmik. Tu Soniek się bawi, Maja też tam się bawi zabawką. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.